O Ukrainie słyszymy codziennie i słyszymy wiele. Natomiast najczęściej są to doniesienia z frontu, kwestie militarne, wojskowe, pomocy wojskowej, jaką my niesiemy. A jak żyje się zwykłym ludziom, jak żyje się Ukraińcom we Lwowie, w Kijowie czy w innych obszarach Ukrainy? Jakiej pomocy teraz potrzebują właśnie tej nie tylko militarnej? O tym za chwilę porozmawiam z Magdaleną Iżycką z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna, a ze mną w studio pani Magdalena Iżycka, Polska Akcja Humanitarna. Wróciła pani no, dwa dni temu, tak, z Kijowa, z Lwowa. W poniedziałek rano usłyszeliśmy o kolejnych nalotach, o tym, że szpital został zbombardowany. Czy Polska Akcja Humanitarna pomaga przy takich rzeczach, czy też jesteście zaangażowani, no właśnie, w to, żeby teraz kolokwialnie powiedzieć, ogarnąć sytuację, która jest bardzo ciężka? My mamy swoje biura, czy to właśnie w Kijowie, czy we Lwowie, także odpowiadamy tam na potrzeby. Najpierw zbieramy takie potrzeby, później staramy się na nie precyzyjnie odpowiadać. Także gdy dzieją się różnego rodzaju katastrofy, zawsze jesteśmy i tutaj jeszcze będę się dowiadywać o tych najbardziej pilnych działaniach. Natomiast tak, zawsze jesteśmy przede wszystkim z ludnością cywilną i odpowiadamy na jej potrzeby. No bo akurat w poniedziałek prezydent Zełenski jest w Warszawie i tutaj powiedział, że to jeden z największych szpitali dziecięcych w Europie. No to ogromna tragedia. Dokładnie i no to właściwie daje do myślenia, że czemu obiekty takie jak szpital onkologiczny, szpital dziecięcy są ostrzeliwane. Wydaje się, że to mógłby być ostatni cel kogokolwiek, ostatnia motywacja, żeby coś takiego zrobić, ale niestety taka jest właśnie rzeczywistość w Kijowie. Tak się żyje, więc mimo, że to życie jest pozornie spokojne, bo działają sklepy, działają kawiarnie i są chwile spokoju, to zawsze może się coś wydarzyć i ta sytuacja to najlepiej pokazuje. Właściwie nikt teraz w Kijowie ani w całej Ukrainie nie jest bezpieczny, bo rozmawiałam z pracownikami, czy to też we Lwowie, blisko naszej granicy, którzy także mówili, że mają alarmy, mają przerwy w dostawie prądu, że nie mogą sobie tego życia jakkolwiek zaplanować, bo nigdy nie wiedzą, co zdarzy się jutro. Tam na miejscu Pach, o czym już wiele razy też w moich wywiadach rozmawialiśmy, zatrudnia miejscową ludność, zatrudnia Ukraińców, którzy wiedzą, co jest potrzebne, znają język, znają otoczenie, tak. No i dzięki temu też mają pracę, mają zajęcie. Jak oni patrzą na ten czas już długi po wojnie? Czy są już zmęczeni, czy nie wiem, narzekają, że coś by się mogło wydarzyć albo w jedną, albo w drugą, byleby się to skończyło? Na pewno jest jakieś już oswojenie się z tematem, takie pewne zmęczenie, bo to jest stan permanentny, wojna, eskalacja wojny trwa już 2 lata, więc kiedy codziennie żyje się w takich warunkach, że są alarmy, czy to dzienne, czy to nocne, kiedy codziennie masz przerwy w dostawie prądu, kiedy codziennie czytasz o nowych atakach, nowych zniszczeniach, o nowych masowych przemieszczeniach ludności, to właściwie staje się to takim stanem permanentnym, ale nie możemy tego mylić z normalnością, bo to sprawia, że moglibyśmy się oswoić z takimi tematami i myśleć, że no nie musimy na nie reagować, skoro jakoś tam ludzie żyją, ale to jest takie życie jakoś. To nie jest życie normalne i tak nie powinno być. Dlatego ja z moich rozmów z pracownikami, też z odbiorcami naszej pomocy mogłam tutaj wyczytać to, że są zestresowani, martwią się o swoich bliskich i bardzo doceniają też takie zwykłe, proste chwile. Jeden pan, do którego pojechaliśmy w obwodzie czernichowskim, który miał ostrzelane mieszkanie i wymienialiśmy mu okna, pomagaliśmy mu finansowo, aby te okna mógł wymienić. Mówił mi teraz już po pół roku od wymiany, czyli rok od tych ataków. Cały czas nie były duże emocje, ale mówił mi, że to, co on dzisiaj docenia, to jest możliwość wyjścia rano na ogród ze swoją wnuczką i wypicia z nią kawy, że jakby dla niego już inne jakieś duże rzeczy nie mają znaczenia, tylko te takie zwykłe chwile, które przecież zawsze cenił, gdzieś tam je wszyscy cenimy, ale dopiero zdajemy sobie z nich sprawę właśnie kiedy coś takiego się dzieje, że są one zaburzone. Tak samo ja sama osobiście, kiedy wróciłam do Polski, to też doceniłam, w jak dobrym kraju żyję, jak wspaniała jest u nas sytuacja, bo po prostu możemy iść spokojnie w nocy spać, bo wstaniemy rano i nasze życie jest w takim dobrym znaczeniu przewidywalne, czyli że wszystko mamy, możemy się spotkać z bliskimi, nie martwimy się, czy coś komuś się nie stanie. Takie sytuacje bardzo otwierają oczy na takie rzeczy. Jak długo pani tam była? Byłam tam około
około 6 dni. I to jest tak, że trzeba się przyzwyczaić, że zawsze w nocy zawyją syreny i będzie jakiś atak, że prądu nie będzie o jakichś konkretnych godzinach, czy raczej to jest wyrywkowe? Ja codziennie właściwie doświadczałam alarmów i faktycznie zdarzył się jeden taki dzień, że od rana do późnego popołudnia nie było żadnego alarmu, więc ja zaczęłam się właśnie denerwować, co jest nie tak, że nie ma alarmu już w tą stronę, bo tam jest to tak codzienne i tak częste. Ja po prostu schodziłam też do schronów, które były przeznaczone do tego. Byłam też w hotelu, więc taki hotel ciutkę lepiej funkcjonuje, dlatego że często takie obiekty mają własne agregaty prądotwórcze. Tam aż się tak tego nie odczuwa, tych przerw w dostawie prądu. Jest także dobrze zorganizowany schron, to znaczy hotel tu jakkolwiek się przygotował, zostawiając czy to koce, czy jakąś wodę, czy jakieś miejsce, gdzie goście komfortowo mogą zejść i ten czas stresujący bardzo spędzić. Ja byłam na szczęście w takim schronieniu tylko około godziny, czy najwięcej półtorej, ale w innych miejscach Ukrainy zdarzają się sytuacje, że spędza się w schronie na przykład nawet 6 godzin albo i dłużej, więc to jest już bardziej męczące, wykańczające. Także przez tak krótką chwilę tego doświadczyłam, a już po prostu widzę, jak to jest i z jakim stresem też mierzą się tam ludzie. No na pewno także zestresowane są osoby mieszkające poza dużymi miastami, bo duże miasta często są lepiej chronione, ale jeździliśmy też godzinę, dwie godziny drogi od Kijowa, odwiedzaliśmy domy zwykłych ludzi. Nieraz właśnie przejeżdżałam przez jakąś miejscowość i widziałam w każdym jednym domu wszędzie świeże nowe szyby w oknach z naklejkami, czyli to znak, że niedawno były tutaj ostrzały, że wszystko wyleciało z hukiem. Ta siła uderzeniowa jest bardzo duża, jest niebezpieczna i trzeba się chronić, więc kiedy można, trzeba zejść do schronu. Jeśli schronu nie ma, obowiązuje tak zwana zasada dwóch ścian, czyli postarać się być właśnie od tej fali uderzeniowej, mieć te dwie ściany osłony, ponieważ no, jeśli nawet mamy jedną ścianę, to jeśli wyleci okno, to takie tutaj odłamki są w stanie mocno człowieka zranić, nawet zabić. Także trzeba dbać o własne bezpieczeństwo i pracownicy humanitarni są bardzo szkoleni z tego. Przechodzimy różnego rodzaju właśnie szkolenia. Mamy świadomość tego, że musimy dbać o własne bezpieczeństwo, ale co ze zwykłymi ludźmi? A czy też szkolicie właśnie Ukraińców? Jak tłumaczycie o tej zasadzie dwóch ścian? Czy pokazujecie, jak to jest ważne? Ja podejrzewam, że oni doskonale już wiedzą po tym czasie, ale też może być taka trochę rutyna, no bo dzisiaj nie spadło, wczoraj nie spadło, przedwczoraj nie spadło, no to jutro machnę ręką, nie wiem, nie zejdę do schronu albo nie schowam się, no a to jest nieprzewidywalne, jak pokazuje ten. Tak, dokładnie. No, my w naszym biurze bardzo tutaj pilnujemy tego, żeby te zasady bezpieczeństwa były utrzymywane. Także ludzie sami tego pilnują. Ja przypomnę, że zatrudniamy około 200 osób w całej Ukrainie, bo to nie tylko Kijów czy Lwów, ale także inne miasta. Także im dalej na wschód i na południe, tym jest bardziej niebezpiecznie. Także ludzie tam siłą rzeczy po prostu wiedzą, że muszą się schronić, muszą pilnować zasady bezpieczeństwa, bo także martwią się czy o siebie, o swoich bliskich. No tak jak mówiłam, to nie jest normalna sytuacja, żeby tak się działo i nawet po 2 latach cały czas jest ten niepokój. Powiedziała pani o sile uderzeniowej, ja pomyślałem i o tym, że nadal, że wymieniają te okna, że widać, że są, czyli można powiedzieć, że jest w nich nadal siła, w Ukraińcach jest nadal siła, żeby jednak dbać, żeby nie machnąć ręką, bo już się nie opłaca remontować, bo się nie chce, tylko próbują nadal odnowić i do tego życia normalnego powrócić. Tak, dokładnie, bo też przypominam, że mamy połowę roku, ale już niedługo tak naprawdę będzie zima. A zimą ciężko jest przetrwać w domu, kiedy coś nie zostało naprawione, bo cieknie dach albo jest wybite jakieś okno. No właściwie nie da się wtedy żyć. Także my już teraz w lato musimy myśleć o tym, jak przygotować ludzi do zimy. Musimy ich zabezpieczyć. To jest też bardzo ważna część naszej pomocy już teraz, w wakacje, kiedy może jeszcze nikt o tym nie myśli, ale naprawy też troszkę trwają i cały czas przecież coś niebezpiecznego się dzieje. Także my staramy się już odpowiadać na potrzeby, już myśleć o tym, jakie one będą, bo tych ludzi nie można zostawić samych sobie. Przypominam, że bardzo wielu ludzi zostało w Ukrainie, mieszka tam i raczej nie przekroczy granicy Ukrainy z różnych względów. To są często grupy tak zwane szczególnie wrażliwe, czyli albo osoby w podeszłym wieku, albo przewlekle chore, albo osoby opiekujące się jakimiś osobami, na przykład z niepełnosprawnościami. Także tego typu osoby no raczej nie będą miały możliwości, żeby
uciec poza granice własnego kraju, żeby zyskać tą namiastkę bezpieczeństwa i ważne jest, żeby odpowiadać na ich potrzeby tam na miejscu, bo oni właśnie tam zostaną. A jakie są ich potrzeby takie te pierwsze, te które staracie się zaspokoić? Powiedziałabym, że najważniejsza jest, to jest potrzeba bezpieczeństwa i właśnie o nią bardzo trudno zadbać, ale to są potrzeby też psychologiczne. My mamy swoje centra pomocy psychologicznej, mamy takie też mobilne zespoły psychologów, którzy także jeżdżą po domach, gdzie ludzie nie mogą po prostu z różnych względów dotrzeć do ośrodków. Także pomagają tam w takim zakresie. Jest też duża potrzeba finansowa, ponieważ dużo osób przemieszcza się. To są tak zwane przymusowe przemieszczenia. Bardzo wiele osób z południa i wschodu przemieszcza się do zachodu, czyli do tych bardziej bezpiecznych miejscowości i muszą porzucić wszystko, co mają. Swoje domy, swoją pracę, cały swój dobytek. Często Jaka to jest liczba tak zwanych wewnętrznych uchodźców? To jest teraz około 3,7 miliona, to jest na ten czas prognozowane, osób, które przemieszczają się, czyli jakbyśmy to porównali do Warszawy, Warszawa 1,8 miliona mniej więcej, to są jakby dwie Warszawy, nagle musiały się przemieścić z jednego końca kraju na drugi. Do Gdańska, Lublina czy Białegostoku, tak? Tak, dokładnie, a jeszcze jest duża grupa osób powracających, to są uchodźcy, którzy wracają teraz z różnych powodów do Ukrainy, ich jest jeszcze więcej, bo na obecną chwilę to jest 4,7 miliona, także weźmy sobie taką. I oni też zostają na zachodzie Ukrainy, no bo wschód, południe jest niebezpieczne. Nie będą jechać na wschód i starają się zatrzymać tu, gdzie mogą, gdzie jest najbezpieczniej, ale oczywiście nadal nie jest w 100% bezpiecznie, także to jest duża potrzeba, wymaga to dobrej logistyki, organizacji, zasobów, ale też miejsc pracy, mieszkania i my dlatego pomagamy finansowo takim ludziom, którzy się przemieszczają, żeby na przykład pomóc im opłacić mieszkanie na te pierwsze 3 miesiące. Albo żeby mogli wyposażyć swoje mieszkanie. A jak sytuacja mieszkaniowa? No bo nagle gdyby do jakiegoś miasta, nawet dużego, no powiedzmy, że Kijów jest dużo większy niż Warszawa, ale do takiego miasta, no nagle gdy zjeżdża milion czy nawet 500 tysięcy osób i do Lwowa, który jest dużo mniejszy, no też setki tysięcy, no to zaczyna brakować mieszkań i zaczyna brakować miejsc, gdzie ci ludzie mogą pracować. Tak, jest ciężko. Ja rozmawiałam tutaj z odbiorcami naszej pomocy, na przykład z jednym panem, któremu także pomogliśmy w wymianie okna. On mieszka w mieszkaniu komunalnym, ma tylko jedno pomieszczenie, więc to jedno okno, które miał, mu wymieniliśmy. Tam jest tak zorganizowane, że kuchnia jest na piętrze dla wszystkich, tak samo toaleta. No i proszę sobie wyobrazić, że w tym jednym mieszkaniu, w tym jednym pokoju jest ten pan z niepełnosprawnością, nie ma jednej nogi, porusza się o kulach. Jest także jego córka, mąż córki i dziecko. Czyli są 4 osoby w jednym, no sporym, ale nadal jednym pokoju, gdzie trudno mówić o jakiejś prywatności, o miejscu dla każdego. No ale nadal oni cieszą się z tego, że taka jest sytuacja. Wiedzą, że no, na razie tak to musi wyglądać i starają się sobie z tym poradzić. Także duży widać tam taki hart ducha, taką organizację, taką świadomość, że no tak teraz jest, czekamy aż będzie lepiej, czekamy aż będzie spokojnie. Musimy tak się jakoś tu solidaryzować, żeby ten okres przetrwać i my jako Polska Akcja Humanitarna właśnie w tym pomagamy. Mhm. Najważniejsze wyzwania przed zimą, no to powiedziała pani, te naprawy, które no, też mogą zachować przed takim zimnem, tak, bezpośrednim. Także ogrzewanie, pieniądze na opał, to także zapewniamy. Zbieramy też fundusze na to. Zachęcam przy okazji do wsparcia Polskiej Akcji Humanitarnej, bo za takie pieniądze możemy działać dużo dobrego w Ukrainie, szczególnie przed zimą, ale także cały rok pomoc psychologiczna to jest bardzo ważne, często pomijane, a bywa kluczowe w tak trudnych warunkach. Powiedziała pani, że wracają osoby. To głównie wracają, nie wiem, kobiety, ludzie starsi, mężczyźni. Czy możemy tutaj powiedzieć? Często wracają po prostu kobiety z dziećmi, bo chcą się zobaczyć z bliskimi, którzy zostali i nie mogli wyjechać z kraju. Czyli na przykład swoimi mężami, z ojcami. Dzieci tęsknią do swoich ojców, bo to już 2 lata, więc jeśli ktoś wyjechał w 2022 roku, no to chciałby chociaż na chwilę powrócić do domu i spotkać się z bliskimi. Także ja widziałam głównie takie osoby, ale tak sobie myślę, że są to przede wszystkim osoby, które no jakoś widzą to swoje życie nadal tam, mają się gdzie zatrzymać, mają się gdzie podziać, może znalazły sobie pracę,
kiedy przebywały za granicą. Także z tego, co ja rozmawiałam, to każdy chce powrócić do swojego domu. Nawet po rozmowach z osobami w okolicach Lwowa, czyli tych bardziej bezpiecznych rejonach, wynikało, że oni marzą o powrotu do swojego domu, jeśli nawet on się znajduje blisko linii frontu, bo po prostu oni marzą o takiej sytuacji, kiedy to już będzie możliwe, bo dla nich dom to nadal dom, ten, który tam zostawili. Też jeżdżąc pytałam się osób tam spotkanych, co to dla ciebie znaczy dom, bo prowadzimy też taki projekt, w ramach którego pytamy te osoby, no i oni odpowiadali, że to jest przede wszystkim rodzina, bliscy, ale też dom, ten, który oni zostawili, że żaden inny nie będzie tym ich domem. Oni marzą o tym, żeby w ich ojczyźnie dało się normalnie mieszkać i żeby oni sobie to wszystko naprawią, oni to sobie wszystko zrobią, ale chcą po prostu mieć możliwość powrotu. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim i państwa gościem z pierwszej strony była Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej, a rozmawiał Szymon Glonek.